tlenek węgla jest silnie trującym gazem, którego nie widzimy, nie czujemy. Groźny jest on oczywiście przez cały rok, natomiast wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla następuje szczególnie w Polsce w okresie, kiedy dogrzewamy nasze mieszkania. Tylko od września do dzisiaj w Polsce Straż Pożarna wyjeżdżała już prawie 3000 razy do różnego rodzaju zdarzeń, gdzie nastąpiła emisja tlenku węgla. Prawie 1700 osób wymagało udzielenia pomocy, a także dalszej hospitalizacji, natomiast 39 osób zginęło. Natomiast szczególnie tragiczny jest początek tego roku, bo spośród tych 39 ofiar, które zginęły do dzisiaj, 26 to ofiary, które zginęły w tym roku. Wystarczyło kilka chłodnych dni, kiedy zaczęliśmy bardziej intensywnie dogrzewać mieszkania, aby tlenek węgla dał o sobie znać i ta statystyka powinna przede wszystkim dać do myślenia. Ona jest przerażająca. My namawiamy do montażu niewielkich urządzeń, którymi są czujki tlenku węgla. Takie urządzenie nawet przy niewielkiej emisji wysyła sygnał akustyczny. Takie urządzenie alarmuje nas. Powinniśmy jak najszybciej wtedy, kiedy słyszymy taki sygnał, opuścić mieszkanie, otworzyć okno, otworzyć drzwi, wezwać służby ratownicze. Reagujmy również, i to jest taki nasz apel, kiedy słyszymy, że taki sygnał dochodzi zza drzwi naszych sąsiadów, bo być może te osoby, które już tam przebywają, nie mogą same opuścić, same się ewakuować. Natomiast objawy zatrucia tlenkiem węgla są bardzo prozaiczne. Ból głowy, wymioty, mdłości, niekiedy senność. To jest element, który może świadczyć o tym, że o krok od nieszczęścia we własnym domu. Czujnik czadu wykrywa niebezpieczne dla człowieka stężenie tlenku węgla. Tlenek węgla jest gazem niewidocznym, bezwonnym, także nie jesteśmy go w stanie wyczuć naszymi zmysłami. I urządzenie to ma nas zaalarmować wtedy, gdy nasze zdrowie lub życie jest zagrożone. Czujniki tlenku węgla najlepiej instalować w blisko urządzeń spalających różnego typu paliwa, takie jak na przykład termy gazowe, piece, kotły, kominki, kuchenki gazowe, tam gdzie może wystąpić niezupełne spalanie, w trakcie którego jest tlenek węgla wytwarzany. Dźwięk, który jest w trakcie alarmu wyzwalany, jest to bardzo głośny dźwięk, ponad 85 dB. Jest to mniej więcej hałas odpowiadający przelatującemu odrzutowcowi.